Siema, Pet Simulator, jest odcinek kolejny, łapkę za zlepszą, zlotowaka, słuchajcie, dzisiaj w końcu to, co chcieliście, czyli reakcja youtuberów do oczywiście mojego nowego Titanica wersji Shiny. Słuchajcie, chciałem zacząć reakcję youtuberów, nagrywam to przed opublikowaniem poprzedniego odcinka, także jeszcze nie wiem, czy zostawiliście dużo łapek, ale mam nadzieję, że dużo i teraz też zostawcie dużo łapek, bo oczywiście trzeba łapeczki zostawiać, będzie mi bardzo miło. Słuchajcie, jeszcze ważne info, zanim przejdziemy do reakcji youtuberów, ważne info, jutro już premiera gry Staszka, także w opisie macie link do studia, Inferno Studios, to jest studio Staszka. Będziemy na live'ie testować tą grę, 17.45 live'ik, a w piątek 17.45 również live'ik, ale z największego update'u w Jumping Pet Simulator, także polecam zobaczyć sobie oczywiście, bo będzie naprawdę mocno, także wbijajcie na Jumpinga, Jumping Pet Simulator, super trybik, kod puzonik, wiadomo, ale no mówię, czwartek i piątek mamy dwie premiery, mamy i premierę nowej gry Staszka, i premierę największa aktualizacja Jumpingu. Także dobra, słuchajcie, nie przedłużam już więcej. Oczywiście łapka z Teona. Przechodzimy do reakcji youtuberów na chyba najładniejszego Titanica w grze. Także lecimy. No i słuchajcie, pierwszą osobą będzie mój przyjaciel Yoshi. Siema, Yoshi. Dzień dobry. Słuchaj, mam nowostkę. W ogóle fajną masz deskę, też mam taką. Siema. Słuchaj, fajną masz deskę. Ale dzisiaj mam fajnego peta. Fajnego peta mam, jesteś pierwszą osobą, więc musisz giga reakcjać. Wiesz, co chodzi? Kontencik. Kamelek? Jaki kamelek? Czym jest kamelek? No pet. Nie, pet. No nie, żaden taki słaby pet, morda. Mam peta i musisz za jego, uwaga, najpierw reakcja, potem owka. Musi wlecieć owka. Był bardzo drogi. Kosztował bardzo dużo, to jest mój pet jak coś. Także dobra, are you ready? No, dawaj. Dobra, to uspokój ADHD i uwaga, 3, 2, 1. Co? Jest to Shiny Titanic Mystic Corgi. Nie. Ej, całkiem świeży, co? Yo! Dobra, jakoś i świeci. Słuchaj, no, świeci, bo to Shiny, słuchaj, Shiny był drogi bardzo. Także no. Słuchaj, Filipku, jeszcze daj trady, bo masz wyłączone, a potrzebuję twojej owki, bo ja zawsze biorę owkę. I musi być też owka od Yoshiego, także poproszę owkę. Potężna owka za Titanic Messi. Diamond Backlack ma w ogóle, więc na nowy update. Serio masz takie pety? Daję ci moje najlepsze pety w tym momencie, stary. Co się stało? Straciłem wszystkie pety, stary, co? Przez głupotę. No, nie chciałem ci mówić, nie? Ale... Ale nie mam Titanica, nie mam nic. Odwaliłem straszny syf. Widzowie, subskrybujcie nasze kanały, to się dowiecie w niedalekiej przyszłości, co się stało z moimi petami. No, to ja napiszę, stary. Tak, dzięki za owkę. Okay. Dy, ale wiesz, co ci mogę dać? Ja ci, stary, mogę dać tak. 2 miliony obuksów. Słuchaj, i tak ci muszę go dać na chwilę, bo jak wiesz, muszę zrobić indeks. Już. Czaisz, że zrobisz indeks Shiny Petem? Co? Ty, coś się stało, nie mogę nic zrobić. Halo? Okay, to skanceluję, spoko. O, się a teraz? Teraz, uwaga. Pyk. Jest git? No. Jajo? Czemu jajo? To jest moja oferta, stary. Aha, to nie jest oferta. Skąd ty masz jajo w ogóle? Kupiłem właśnie w tym momencie, stary. Stary, wydajesz 400 obuksów tylko po to, żeby dać mi jajo? Nie, 1200. A, trzeba klikać! Dobra, to teraz dobra, ja dobra. Kolejnego. W tym samym czasie kliknęliśmy, lol! No. Dawaj! No dobra, stary, to jest tragedia. Nie, już mega. Tego nie robię więcej. Wiesz co? Dobra, ja już nie, się nie. Sobie jajek. Stary, chyba nie odrobiłeś się trochę, nie odrobiło się troszeczkę. Albo dobra, w sobie uwaga. Się ej, ale zarąbisty jest, nie? Tak szczerze, jest giga mocno. Szczerze? On jest tak shiny, nie? Że to jest najlepszy shiny, jakiego mogłeś mieć, tak szczerze. No właśnie, wymieniony został, 2 toniki za niego dałem. Yo, mocny jest. Mocny gówno. 10 trylionów value, więc jest giga spoko. Myślę, że się przyda do zabawy. Halo, Onda, gdzie ty jesteś? Ej, gdzie ty jesteś? Zniknąłeś z mapy. Nie, no tu jestem, siema. Nie, jesteś niewidzialny u mnie! LOL! Aha, dobra, mega stary. No to macie niewidzialnego Yoshiego. Jak chcecie go zobaczyć, wbijcie do jego na kanał, suma zostawcie, a ja lecę flexować się dalej i ten. A czy nie chcesz go, żebym ci oddał? Eee, to już sobie.
A, no to dobra, to siema. No, no to siema. Dobra, mamy kolejną osobę. Cześć, Żanetka! Cześć! Kto by się spodziewał, że ja będę? No, siema, Żanetka. Giga się ziomal. Fajne masz pety. Słuchaj, dzisiaj musisz potężną reakcję walnąć, to po pierwsze. No. Po drugie, ofertę złożyć za peta, bo mam nowego peta wytrainowanego. Już nie mam już dwóch Titaników. Przecież jak ty mi dasz jakiegoś peta, to najprawdopodobniej będę ci musiała dać całe swoje EQ razem z petami za dwa. W sensie dwa do mediów. Jest to możliwe. Nie, ja się już boję. Widzę, ja mam tak, co nie? No. Ja po prostu, jak widzę Pozona, to ja po prostu się boję, co on mi pokaże. Naprawdę. Zwłaszcza jak on pisze, słuchajcie, nie mam takiego randomowego peta wam pokażę. Nie? Random pet tymczasem, najrzadszy pet na świecie, co nie? I za każdym razem tak się dzieje. Dobra, on nie jest najrzadszy na świecie, naprawdę. Na pewno go już widziałem 600 razy. No serio, to jest mega słaby pet dzisiaj. A, no dobra, pokaż mi, bo ja nie uwierzę. Tylko nie w takiej wersji, bo to jest shiny. Ja pierdzielę. Nie, ja wychodzę. Nie ma. No nie, no Żanetko, poczekaj, słuchaj. Musisz... Jaki on jest piękny. No to jest Titanic Mystic Corgi w wersji shiny. Co to jest? Co to jest? Nie, widzowie, ja nie wierzę w to, co widzę. W ogóle, czemu on się tak świeci? One chyba mają od update'y nowe tekstury, nie? Tak, teraz lepiej to wygląda o wiele. Piękny jest. On się świeci mega mocno teraz. Ej, serio? On jest piękny. Trochę wygląda jak Axolotl, tylko szczerze. Ja pierdzielę, nie, się rozpłaczę. Bo tutaj ma pod bokach te uszki. A, no, uszki. Kryształy. Nie, no. A widziałeś, że on ma róg? Widziałeś, że on ma róg? Zobacz. Co? No jakie doszedł? Ej, rzeczywiście! Ej, wy typ! Nie, Jezu, no jest. Dobra, no, dobra, musisz tego szóstkę zapodać. Dawaj. No oczywiście ci go dam do indeksu, no bo ja zawsze daję do indeksu, tylko o, masz let's go. Trady. A, sorry. No to nieźle, Żanetka, no to nieźle. Dobra, mamy tej dzika. Najpierw Wowka, potem oczywiście do indeksiku poleci, co byś za jego dała. A ci powiem potem wartość jego. Dobra, za każdym razem to kończy się tak samo, nie? Za każdym razem. Także no, pozdrawiam. Ci, że, ej, wartość podobna, tylko jakieś razy... razy w sumie 100. Ty ja mógłbyś dosłownie mnie kupić za te, co nie? Ja, no, o dobra, to jest moja oferta plus jeszcze moje konto całe i kanał na YouTubie. Dobra, to jest warte maksymalną ilość gemów w grze. 10 ja milionów. Nie mogę. No, ja nie mogę. I to za 10 milionów jeszcze i tak ciężko kupić za same gemy, więc trzeba coś dołożyć. Dobra, czy istnieje jakaś historia z tym petem, czy nie? Dwa Titaniki za niego dałem ponad. O, dobra. No, dobra. Puzon, gdy mówi, że ma przeciętego peta. A, po co mi cupcake? Zabierz go. Nienawidzę cupcake'ów. Gdzie jest dobra. Dajcie do indeksiku, oczywiście, jak każdemu, trzeba robić indeks znajomym. Ej, ja to jest piękne. Wspaniałym jesteś człowiekiem, Puzonik. Zobacz se. I nie. Se pojeździ, pośmigaj se. Ja nie mogę, dobra. Let's go! Ej, mocny, co? Mocny jaki pet. on jest mocny. Szczerze, to jest chyba taki najbardziej wrażenie na mnie zrobił. Bo no, wiadomo, fajny, że mężczyźni rzadkie pety, ale on jest taki, że patrzysz na niego i nawet jakbyś nie grał w peta, to byś wiedział, że to jest najlepszy pet w grze. No, ale bo to jest najdolszy Titanic, ale no jeszcze będą nowsze, no próbuję Capybara ugrać jakoś, ale wiesz jak ciężko Capybara kupić? Wyobrażam sobie, no, ale widzę, ja... jest najdroższym teraz Titanikiem. Ja może będę teraz, może będę nie miała za to, co powiem, ale widzowie, którzy nie mają jeszcze suba, są śmieciami, nie? Jezu! Bo ty załatwiasz takie pety, to jest po prostu niemożliwe, żeby w tym momencie nie mieć suba, więc widzowie, zostawcie suba. Zostaw musicie suba to zrobić, u mnie to i zrobić. U Żanetki oczywiście. Proszę zostawić tam też suba, a ja... Dzięki, ja nie mam takich petów, więc u mnie nie musicie. Nie, no ja bym zostawił, bo robisz fajne szorcy. A teraz... lecę dalej, Żanetko, także no. No a, dobra, to ja też lecę dalej, papa! No, papa. No i mamy kolejną osobę, czyli Karolkę. Siema, Karolka! Siemanko! Słuchaj, no czy ty wiesz, co ja mam? No właśnie nie wiem. Dobra, coś podobnić fajnego. Słuchaj, nie oglądałaś jeszcze, albo odcinek jeszcze dla ciebie, nie mogłaś oglądać. Dobra, spokojnie. Słuchaj, Karolda, mam ci peta i potrzebuję od ciebie po pierwsze reakcji, po drugie owki, po trzecie dać ci do indeksu. Co na to? A, poproszę. A, i nie mam dwóch Titaników. No nie, no co? Sprzedałem Titaniki. Jak mogłeś? Po ale co? Mam takie o. Dlaczego? Aha! Fajny? Nie gadaj! Fajny? tak jakby Dream.
Tak ładny, jakby... co? Świeci ładnie. No powiedz, że ładnie świeci. Nie no, powalony jesteś. Ja pierdzielę. No, Staszek pomógł wytrainować, więc no, więc jest giga, giga mocno. Shiny Titanior i to ten najładniejszy, nie! Najładniejszy, właśnie o to chodzi, 10T value, dobra, zobaczymy co nam zaoferuje kolega. A, 10T, to czekaj, to kupię pety dla ciebie. Nie, nie kupuj nic, Tevelik Merchantie, Boże, po co ty wasz tak gemy, no ja nie mogę, właśnie dlatego ty nie masz Titanika. Bo ty tak wasz no gemy. No bo zadanie jest do zrobienia. A, dobra, Kalna, słuchaj. No. Owka. Owka za Titaniora. Diamond Backlack jeszcze ma. Więc jest fajne, no jest fajne. Nie wiem, czy, no właśnie nie wiem, czy taki. Dobra, zaoferuję. No trochę przegnę z ofertą, ale dobra, dla ciebie mogę dać te pety. I myślę, że 300B to są i... wszystkie twoje pety, trochę prawda? Przepłacę, tak, trochę przepłacę. Dobra, no ale to brakuje ci jeszcze tak 8 trylionów, więc jest git. Dziękuję ci pięknie, także kancelujemy. Nie no, ale oczywiście do indeksiku trzeba dać, także proszę ci pięknie. Titanic, Misty, Corgi i to shiny, słuchaj, shiny. I sobie jeszcze możesz oczywiście potestować, jak to się żyje, jak to się żyje, bo i World Wide takie pety ma. Ojeju. No i sobie pozostawiam. Ja. No bogato, ej. Ej, mocny, co? Tak szczerze, ej, mocny. Yo. No mega mocny. Ja nie mogę. Aż chciałoby się takiego mieć, no to cóż. A, czyli ty jesteś naprawdę moją trzecią osobą pod rząd, która mi zabierze tego peta? Tak się naprawdę wszyscy ci zabierają? Wszyscy wzięli tego peta i powiedzieli, dobra, no to cześć. A wiesz, każdy ten sam pan, bo mi się w pet spodobał. Ale, no to śmieszny odcinek, widzowie. Nie, śmieszny no ja... odcinek, nie, no dobra. Ja oni żartowali, a ja nie. Dobra. Jeszcze dobra. Tylko sprawdzę to, tutaj sobie. Ta, sprawdź sobie. Dobra, to dzięki za reakcję i za wszystko, Kalka, to cześć. No, siema. No i słuchajcie, mamy kolejną osobę, czyli Bendiego. Siema, Mendoza. Siema, do źródło. Słuchaj, mam sprawę do ciebie. Mam nowego peta i. Jakiego peta ty musimy. Masz? Zobaczę, musimy zrobić trzy podstawowe rzeczy. Pierwsza rzecz, czyli reakcja. Druga to owka na peta swoimi petami. Nie, no to ja nie będę miał za dobrej owki. Ale dobra, to nieważne, byle jaka no, jest dobra. To dobra, no ale no, to chcę zobaczyć, co ty tam ukrywasz. No i trzecia to indeks. Tak. Dam ci do indeksu tego peta. Uwaga. Trzy. To indeks? Dobra. No i zobaczymy, co ty tam ukrywasz. Pyk! Wow, co? To jest ten najnowszy Titanik. To jest najnowszy Titanik w wersji shiny, no. Stary, także... Shiny, jak on się świeci. Ładny jest, co? Tak szczerze, się ładny jak... jest. Nie powiem co, ale no, pięknie. O, nie powiesz co. Słuchaj, Mendoza, ocenka najpierw peta, ocenka peta. Nie, no piękny, to 9 na 10. Aha, bo Rainbow mógłby być 10. Mógłby być 10 no, na 10. No właśnie, to wiedziałem, dobra, z tobą nie mogę gadać. Goldy są brzydkie, to nie, Rainbow. Goldy są brzydkie. No dobra, to włącz tej, no to trzeba będzie, wiesz, trzeba będzie teraz owkę zapodać. Myślę, że ty będziesz mieć całkiem skromną, bo chyba wszystkie pety poddałeś. No ja powoli kończę, no, gierkę w peta, więc no, nie no, ale mogę pokazać po prostu. O, jest dużo złotego. A może zrobimy tak, patrz, na chwilę, bo ja mam jednego peta zablokowanego. Oho, co ty tam masz? Dobra. Dobra. O. Tak. Ha, Gekona! Huge Gekon! Dropłem go, pierwszego jajka. Jest bardzo, że tak powiem, dużo petów. Albo tak jeszcze, o. O Jezus, dobra. Emigram. Wystarczy. Dziękujemy pięknie za owkę, słuchaj, Mendy, ale... Ale nie, ale nara, ale spadaj. Ale nara, nie no, oczywiście do indeksiku muszę dać, słuchaj, do indeksiku dobra. Każdemu daję pety. Także no, indeksik musi być zrobiony, pamiętaj, indeksik zawsze daje pety, więc okej, to miło było, trzymaj się. Aha, kolejna osoba, sam, każdy mi już tego peta ukradł. Tak? No, ja ci oddam, przecież umiem. Czy on się tu pojawił, czy się nie pojawił? No sprawdź, czy się pojawił. Bo no, w ogóle, to też, one na przykład po chwili się dopiero pojawiają, więc warto sobie zawsze sprawdzić. Tak, o, bo jeszcze buguje. Nie mam nawet. No, to się buguje strasznie. To jest tak jest tak Presto to o, zrobił. Już no. Mam. No, ale a. Nie, już mam zrobiony. Także, ej, stary, mamy najładniejszy deskin w Polsce, więc tak. S. Tylko nie takie w Polsce. Dobra, biorę w takim razie z powrotem. Dobra, damy tu. Poczekaj, bo jest zablokowany. A, to już sobie bierzesz, tak? Ej, jest problem. Jaki jest problem? Ja zamiast odblokuj kliknę na śmietnik.
O, co szkoda. Tak i nadal jest. Nie wierzysz, chociaż przez chwilę. 12 tylionów w plecy byśmy byli tylko. Tak. Nie, no to nie zobacz. Nie, no ty nie umiesz, bo to jest shiny. A, no tak. Shiny, dlatego. No. Dobra, lecę ale dalej, słuchaj. Mendoza, dziękuję ci pięknie. Oczywiście no do Mendiego wpadnijcie. Za indeksik. Do Mendiego wpadnijcie, bo mega fajny kontencior. Także co, Mendoza? Elu! Elu! No i słuchajcie, mamy kolejną osobę, Węgorzyk. Siema, Węgorzyk! No dzień dobry, witam. Słuchaj, z mojego nówkę balona. Mam, nówkę mam, nówkę sztukę, nowego peta. Pokazuj. Musisz reakcję, ale słuchaj, reakcja, potem ofka, a potem się dam do indeksu. Prosta sprawa, pewnie. Dobra, jak pasuje, każda reakcja, tak samo to wygląda, także słuchaj, Węgorzyk. Nie wiesz sam, nie wiesz sam. No nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, dobra. Teraz wszystko. Zajmuję kłódkę, uwaga, 3, 2, 1, ocenka. Nie no, gościu, koniec, koniec takich rzeczy. Czemu no, jest shiny? No bo to jest shiny, my jest Nikogi. No nie, no gościu! Ale no, to jest kupiłem sobie, no. Ja pierdzielę, ile to kosztowało? 10 te. Także no. Tak, 10 tak, trylionów no. Za niego? No, ponad. Ja pierdzielę. Dwa Titaniki, Dominusy plus jeszcze pety. Huge. I... No tak z 11, 12 może. Nie no, gościu, do. Ej, fajny, co? No i mega fajny! A pokaż ten, mi go na chwilę. A nie, bo najpierw oferta, tak? Najpierw ofka, a potem ci go daję, no proste. 10 znaczy... trylionów, daję. Tak? No 11 coś takiego. No. 11. No ej, to chyba ci nawet stać! Stary! Stać się! Ty! Bo... To by było, ale to by było dla mnie fair! To by był fair deal, stać by cię było. A było kogoś już stać na niego, czy nie? Nie, pierwsza. Jestem drugi najbogatszy u nas! No, ale to prawda, Titanic Red Balloon Cat, Titanic Jolly Cat, plus te huge, plus no. 700B, byłoby, tak, to byłoby, był, to by był fair deal, tak, to by był fair deal. Ej! Nie opłacałoby ci się, bo masz kontencie z tego jeszcze wycisnąć, tak, zresztą, a tak to byś miał tylko to, dla widza byś nic nie miał. No, plus ja jestem tym, nie? Ja jestem fanem balona mojego, ja przyrzekłem, że go nigdy nie oddam, więc wiesz. Nie, no ja wszystkie sprzedaję. Ale fajny, co? Jeszcze Diamond Backlack ma. Ja ci powiem, że on... Oj, w ogóle, bez kitu, ma Diamond Backlack. No bo to ale jest dopiero dopięty. On jest bardzo śliczny, a przez to, że on jest shiny, to już w ogóle wygląda na jakiegoś takiego całkiem nowego. Nie, no patrz, co ja się prezentuję. Zajebiście to wygląda, co? Ej, ty! Ty, ale mam do ciebie odcinek, stary. Już jakby to jest zapowiedziane. Stary, jakiegoś, bo mam jeszcze w zanadrzu, że tak powiem, do trade'a, ale to trzeba dozbierać trochę, co ja? Aha. Coś jeszcze mocniejszego, jeszcze. Serio? I stary, weźmy swoje Titaniki, ja mam jeszcze jedną osobę, która dzisiaj, że tak powiem, dropnęła Titanika. Okay. Więc będzie kolejny Titanik. No i stary, wziąć takie Titaniki, żeś na plazę z tym poszedł. Wow, stary, dobra. Już teraz to wygląda tak, że już tak. Taki trade master, co je? Jezu, ja teraz wyglądam, jakbym godziny spędzał w Pet Simulator X tylko na trading plazie. Także widzę nowego Rzyka wbijać, bo tutaj będzie odcineczek. Ja coś czuję, że zrobimy odcineczek taki do Węgorzyka. Zrobimy, obowiązkowo. Ja cię oddam, ale mocno wyglądasz, mocno wyglądasz teraz. Mega mocno, ja w ogóle czuję się teraz taki silny, stary, wiesz, o co mi chodzi, nie? No, to wygląda tak, jakbyś był giga bogatym dzieciakiem. Tak, jakbym miał tatę sugar. Sugar tatę, no, stary, ale naprawdę, robimy taki odcineczek do siebie, musi on być, robimy. Robimy, dlatego ja pierdolę. Dlatego nowego Rzyka wbijcie, bo w końcu wygląda jak człowiek, tylko te ogi, gdzie korona? No, jeszcze nie przebili lajków. Dobra, ja czekam. Zostawcie tam łapki. Dobra, lecę dalej, Węgorzyk. Dziękuję ci pięknie. Daj trade'a, trade, żeby. A, ja dobra. Się boję go mieć. Ale on nie jest taki drogi, stać na niego. To jakbyś go stracił, to byś po prostu mi wszystko oddał. No bym oddał wszystko, co mam, no więc. No, ale ładny, co? Ocenka, cudowny, ocenka. Cudowny, nie, ja mówiłem, że to jest najładniejsze, jak jest aktualnie w grze, naprawdę. To jest dla mnie 11 na 10, nie? Dobrze, dziękuję pięknie za ocenkę. Lecę dalej i do ten. Pijaczki. Pa. No i słuchajcie, mamy ostatnią osobę, czyli Kifiego. Siemano, Kifi! Siemanko! No już się nie mogę doczekać, co tutaj dla mnie szykujesz. To jest mocno, standardowo, sobie potrzebujemy twojej reakcji, ofki, no i do indeksiku ci damy, no bo zawsze dajemy do indeksiku. Słuchaj, dzisiaj jest mocno, bardzo mocno, bo dzisiaj nie ma huge'a.
O! Jak ostatnio, dzisiaj jest Titanic. Widzę, że tak nawet w rankingu jesteś jakoś tak... A nie, no w sumie jesteś wysoko, ale nie aż tak. No ale jest Titanic, powiem ci, jest Titanic, także dzisiaj naprawdę fajnie. I to Titanic, który myślę tobie akurat spodobał się najbardziej ze wszystkich. Jakby, no, jestem ciekawy. Już się chyba domyślasz, ale uwaga, trzy... Czekaj, odblokuję, żeby Tejda oczywiście wysłać zaraz. 3, 2, 1, ocenka Titanic, Mystic Corgi, Velfi, Shiny Style. Ale to myślisz? Się świeci jak psu... No. ty coś wiesz. Ja coś o tym wiem, ale piękny. No, ale to, że on się tak świeci, to jest naprawdę... Najnowszy Titanic w wersji Shiny, co myślisz? No przepiękny. Ile to jest warte w ogóle, wiesz? Bo... 11-12 trylionów gemów. Okej. To dobra, zdecydowanie nie na moje progi, ale... Ale owkę ci... musisz zapodać, no co ty? No musi być owka. Oczywiście. Także lecimy, słuchaj, stary. A nie, ty idę masz włączony, no nie. Ja no już włączam, już włączam, spokojnie. Ja chętnie przyjmę takiego Titanica jeszcze zobaczmy, jaka owka. I z Diamond Backlackiem, stary. Nowym enchantem. Widzę właśnie, nowy enchant. No dobra, zobaczmy, to co, standardowo to chyba, klikamy. Standardowo mogę klikać wszystko, co mam, to sobie poklikamy. Oczywiście, Huge Square to fajne, z niskim dosyć 11 koła tym, hashtagiem, to dosyć fajne, dobra, to już lecą kompaniony, to już nie. Tak, już. Słuchaj, standardowo jak u każdego, cancel! Niestety. Dobra, no dajemy cóż. Oczywiście do indeksiku, żeby cancel indeksik zrobił, bo myślę, że pet jest dosyć drogi, dosyć fajny, więc warto sobie indeksik zrobić, co? No kurczę, pewnie. Pokaż się, jak będziesz. Muszę no dawaj, założyć. Pojeździ. Zdajmy sobie wszystko inne. No ale pasuje do ciebie, co? Co jest? No piękny jest, naprawdę. Ale jak on się świeci. Ja wiedziałem, tak że to się najbardziej spodoba, bo ty lubisz pieski. A ty tak, lubię pieski, jeszcze świecidełka też, więc świecące pieski, super. Elegancko, nie no. Nie, no piękny, sprawdź sobie w indeksie, czy ci zaliczy, bo oczywiście Pet Simulator X jest najbardziej zbugowaną grą, więc czasami nie zalicza, więc tam na spokojnie sprawdź. Ale już ocenka, patrz. Fajny, co? No mega, powiem ci, że chyba najlepszy, jaki mi pokazywałeś na razie. Z wszystkich petów, które mi pokazywałeś, ten mi się podoba zdecydowanie najbardziej. I już mi zaliczyło do indeksu, więc git. Dobra, elegancko, słuchaj. No i tak byłeś ostatni, więc co? No pewnie go sobie weźmiesz. I znikłeś! O nie! No nie, zbudowany Pet Simulator, widzę tylko twoją buzię, bo stoję obok ciebie, ale widzę tylko twoją buzię, także widzowie, oczywiście suba u Kifiego zostawcie, wpadajcie, bo tam też jest mega kontencik, ja bardzo go jest oglądanie, pamiętajcie, łapka, komentarzyk, subik, no i siemanoki. Siema, hej!